Witam, Dwibichu 1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta. Jesteśmy na świecie drugim z właśnie RevTools, bo mi się on najbardziej podoba, jest bardzo fajny i niestety, jeżeli chodzi o Dimlet na Dimensional Shard Ore, czy jak to tam woli, nie mogę go znaleźć. O ile istnieje, jest on dosyć rzadki, jest jeszcze drugi sposób na znalezienie właśnie Dimensional Shardów. To jest na poziomie poniżej Y40. Powinien być do wykopania, jednakże o ile nietoperzy, what? Oj, no, ten świat nie ma nic poza dirtem. Nic nie ma innego poza dirtem. Więc będę musiał się wybrać na kolejny świat. To jest ten świat odwrócony na stację, poproszę. Więc przejdziemy się na trzeci świat, do którego nie mam za bardzo teraz jak się wrócić, ale to był Digitanium Number 0. O! Chociaż nie. Wiecie co? Zrobimy całkowicie znowu nowy świat. Taki normalny, może się trafi. I nie będzie to... ojeju. Nie będę robił całego odcinka oczywiście z tego. Chcę tylko wykopać M, jak to się nazywało? Mirw? Marw? EF! EF, EF. EF. G? Nie. EFL? O, jest. Zrobię sobie dużo właśnie tego do wykopania, bo nie będziemy kopać kilofem, mówiłem już. Właśnie, Digital Miner jest przecież. Czemu ja nie użyję Digital Minera? Bo tak jest za fajniej. Tak jest zabawniej, o tak powiem. Więc robimy to, Digital Zero. I to jest ten świat trójka, tak. Który nie ma aktualnie energii, więc jeżeli bym poszedł tam, to bym zginął. Trójka? Tu jest trójka. Już jest energia? Nie ma, była energia. Ha, ciekawe. Była energia w tym zapasie, ale... Teraz jest energia, więc przejdę się tam szybko. Chociaż nie chcę tu wrócić, kiedy nie będzie powietrza. Ile energii jest? Mamy około 462 sekundy. To będzie... To jest za mało czasu. Nie, to jest za mało czasu. Podładuję, w ogóle reaktor jest włączony? Nie. Yeah. Energia? Jest. A to może być podłączone. No i jest podłączony. No teraz już mamy dużo więcej czasu. Dobra, będę widział ile mamy czasu. A trójeczka. Przejdziemy się tutaj jeszcze raz. To jest ten świat, gdzie byłem już. Ale on chyba był normalny. O tak, on jest w miarę normalny. W miarę. Więc zaczniemy tu kopać. Dokładnie w tym miejscu, bo czemu nie? A, no tak, bo świat się wczytuje i teraz taki mega lag. Wow, takie slow-mo dziwne, ale... O, już jest lepiej, dobra. Jeszcze trochę. Na poziomie 40, co jest tutaj? O, charge Certus Quartz. Gdzieś tu powinien być. Nie jestem pewny, czy on jest częsty, chyba nie. Ale jeżeli znajdę, to znajdę. O, i znalazłem, widziałem to. Proszę bardzo. Taki drugi sposób szukania Dimensional Shardów. Nie jest to super mega dużo. Oczywiście świat, gdzie byłby zrobiony z Dimensional Shardów, miałby więcej Dimensional Shardów, ale to już jest nieważne. Mamy Dimensional Shardy i nie było to... Mogłem to zrobić na początku całkowicie, a nie szukać świata i Dimletu na Dimensional Shardy. Nie pomyślałem o tym. Patrzę, jakby tu pokazać wam, jak wygląda Dimensional Shard. Jest on taki... Taki kamień z takimi białymi plamami. Bardziej roztygowany. Jak już jestem tutaj na dole, no to
Do samego bedroku się wkopałem. I hardened stone nie jest zniszczony przez ten. Wow. Jest odporny na wybuchy? Całkowicie? Okej. To jest coś innego. Jak już jestem tutaj, to mogę wykorzystać równie dobrze wszystkie te. Bo czemu nie? No i wszystkie wykorzystane. To były super mega sekundy mojego życia. Dobra, zrobiłem sobie tutaj mega dziurę. Jeżeli jak coś, to te EFL coś, te czerwone kulki, one działają w ten sposób, że wybuch nie niszczy surowców, więc możecie kopać nimi, robić syf i tak dalej. Co tam się świeci? O, właśnie Dimensional Shard. Takie biało-niebieskie plamy. Nie jest on za częsty. Na taki duży obszar wykopałem tylko tyle. O, i dostałem achievementa. Czuję się achievementowo. Dobra. Wszystko wyzbierałem. Tam jest emerald. Tak, emerald leży. Okej. Kogo obchodzi emerald? Kogo? W ogóle pozbierajmy to. Mam miejsce w tym. Boże. To jest po prostu łatwe. Uwielbiam tego moda, jeżeli chodzi o Applied Energetics. Bez niego grać? Chyba nie. Oj, chyba nie. To jest takie wygodne. Dobra, już dosyć. Już mi starczy. Stacja. Jeszcze nie byłem w bazie lagów, od kiedy włączyłem MC, więc wolę tam nie wchodzić, nie robiąc cięcia, bo jak tam wejdę, to minutę chyba będzie wczytywało świat, więc muszę pamiętać o tym. Dobra, teraz będziemy chcieli zrobić z kalkulatora Atomic Multiplier. Wymaga on 1,5 biliona RF-ów, ale 1,5 biliona, ale biliona RF-ów jak? W sensie na zrobienie jednej rzeczy, czy żeby, że ma tyle pojemności, czy no jak? No nie wiem. Dowiem się. Już w tym odcinku, jak tylko zrobię potrzebne rzeczy. Storage. Raz, dwa. Okej. Storage. O Boże, muszę się cofnąć. Kalkulator plug. Wszystko mam. To jest akurat proste do zrobienia, robiąc tamte wszystkie poprzednie rzeczy, które wymagał Dimensional Builder z RF Tools. No to jest nic. To jest po prostu. O, czuję dobroć. Nawet Atomic Assembly mam, a to jest jedna z trudniejszych rzeczy do zrobienia i to mam z tego, z craftingu. Znaczy z craftingu tego, tych circuitów, co się byproduct dostaje. Dobra, to czas wejść na ten świat lagów. Ja zrobić to cięcie tutaj, bo będę chyba minutę wchodził do tego świata, na ten świat. I wyłączymy już reaktor. I papa. Było miło. Żadnych takich fajnych dimletów nie znalazłem. Trochę mam tutaj. Mamy tu Prismarine, Netherrack, Meat, Stone. To jest najciekawszy dimlet, jaki znalazłem. On jest tak ciekawy, że aż można go skraftować. Dirt Brick. Był jeden taki fajny, ciekawy, ale gdzieś jak mam? Block of Gold. Nie. Taki był. O, jest. Oakwood. Jestem ciekaw, jak to by wyglądało. Mamy dwa takie dimlety. Oakwood, Jelly Bean to już było w poprzednim odcinku. Gdzieś miałem jeszcze więcej tego. Gdzie ja to wrzuciłem? No nieważne. A kogo to obchodzi? Dobra, może później pobawimy się dalej z RF Toolsem.
Zobaczymy, czy będę potrzebował czegoś dużo. Ale Atomic. Dobra, nieważne. Robię cięcie i przechodzę na świat lagów. Okej, więc powiedziałem, że bardzo długo się świat wczytuje, a skończyło się na tym, że jak to tylko wbiłem, no to skraszowało mi całkowicie MC, więc bardzo się cieszę z tego powodu, że zrobiłem cięcie, wyłączyłem nagrywanie w tamtym momencie, bo bym musiał nagrywać wszystko od nowa. Och, jak się cieszę, więc jesteśmy tutaj, mamy kolejny Atomic Module, nie potrzebuję tego. Patrzę, co tu się przyda, mamy Flawless Greenhouse. Chyba nic poza tym, co już mam. Wszystko tak naprawdę mam. O, patrzcie, kalkulator plug mamy kolejny. Lokator, nie pamiętam, czy potrzebny jest, ale jest tak źle, że po prostu, no, kaszuje mi, a Minecraft jak tu wbijam, ten świat się rozpada. Nie wiem, jeszcze parę odcinków, a będzie chyba zatrzymanie serii, skończenie serii poprzez to, że świat się sam siebie zniszczył. Save się zniszczył. Jak to się nazywa? Atomic Multiplier, to storage. Reinforced Iron Block, Reinforced Iron Block, a to się robiło Reinforced Stone i Iron Ingot. Reinforced Stone mamy, Iron Ingot mamy, Iron. I następną rzeczą, jak już zrobimy to będzie na pewno energia. 1,5 biliona RF-ów potrzebujemy w końcu. Więc no, będę potrzebował dosyć dużo tego. Nie, nie, tak. Energia przyda się, ale jak tutaj zacznę robić gigantyczne te, to świat już może nie wytrzymać i już nigdy może mi się nie odpalić ten świat. Jest to możliwe, że mi się pewnego dnia już nigdy świat nie odpali. A jak na razie to z każdym razem jest coraz gorzej. Teraz mam coś takiego, że jak odpalam tego save'a, to muszę szybko escape'a nadusić, bo jak się escape'a wciśnie, to jakby szybciej się wczytuje. Jeżeli tego nie zrobię, to crashuje mi. Po prostu muszę wchodzić na ten świat, kombinując z tym. Dobra. I to jeszcze jest 50% szans, że się nie skraszuje. Ale jak już się wczyta, to już jest ok. To jest tragedia. To jest tragedia. A jeszcze dwa bloki potrzebuję. Nie, mam dwa. Nie, jeszcze chyba dwa. Bo chyba łącznie 6? Ja już sam nie wiem. Jaki to chest był potrzebny? To nie jest trudny crafting tego, ale nie lubię tego. O Boże, jeszcze. Dobra. Chest. No to jeszcze potrzebuję chyba dwa bloki? Nie wiem. A w czym to się robi? Atomik, czym ciebie robisz? Plus, 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 dobra, tu. Plus, plus. Plus. A to było w czym? Chyba tu. Ja. To jeszcze dwa bloki, ale już mam sześć, miałem, dobra. To chyba wszystko będzie. Atomik. Chyba. Ej, przecież ja mam dwa bloki. Nie? A nie, bo wykorzystałem, dobra. O Jezu. Reinforced Iron Ingot. Jeszcze jeden. Raz, dwa. I ostatni atomik. Nie! Tu. Jeszcze czegoś brakuje mi. O! I bum! Jest. O Boże. Dobra. Zobaczmy. Podepniemy to. Tu. No, może być. Dobra, to ma 1,5 biliona buffera. Okej. No to pobawmy się tym. Jak ty działasz?
I z czym cię tutaj na pewno Iridium chcę zobaczyć. Iridium. Czy da się tu coś zrobić z Iridium? Jak ty działasz w ogóle? Ja nie mam pojęcia, jak to działa. Co wie? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to coś działa. I czy działa? No nic. Będę musiał pokombinować, pozgadywać, zobaczyć. Mogę przeczytać. Zawsze mogę przeczytać, jak to działa, ale tak będzie ciekawiej. O, i tak będzie dużo ciekawiej. To dajcie mi chwilę, ja się tym pobawię, zobaczę, jak to działa i tak dalej. Okej. Czuję się mądrzejszy, ogólnie to przeczytałem na internecie, jak to działa, bo nie zgadłbym nigdy tego w to, jak to działa, więc tak, po kolei. Nie zgadłbym w to, jak to działa? Zabiera około 1000, 1 500 000 RF-ów na tick. Musimy wrzucić 7 circuitów, jakichkolwiek, napisało na stronie, więc nie wiem, może raz, dwa, trzy, te wrzucę po prostu, bo mi ich dużo. To jest chyba dobry powód. I stworzy to kopię, czterokrotną kopię itemu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chyba tak. Jeżeli wymaga to całkowitej energii. Ale teraz ja z drugiej strony, no nie wiem, co jest. Na co zezwala, a na co nie. Nie wiem, co da się kopiować, a czego się nie da kopiować. To jest najgorsze. No ale z drugiej strony, z trzeciej strony i tak nie mam energii na to. Potrzebuję 1,5 biliona na jeden item. Tak naprawdę na skopiowanie na przykład. Ale czy to kopiuję stack? Nie, to nie kopiuję stacku. Bo tu jest tylko jeden slot. Ale czy jeżeli wrzucę 16, to dostanę 64? To jest niemożliwe. Wątpię. A to jakim cudem coś się mi ma mi przydać? Może można kopiować wszystko? A wszystko, mam nadzieję, mam na myśli dosłownie wszystko. Na przykład szuflady z itemami. Tak. Więc szuflady z itemami, tak? No okej, przetestujmy to. I tak nie mam prądu. To jak mam to przetestować? Odpalę generator. Ten, co zwykle jest nieodpalony, bo nie ma po co. Chociaż. Jaki tu jest kabel? Nie, to jest ten najlepszy kabel. To jest item. Tu jest kabel. Trochę to się ładuje. O. Jak mam cię przyspieszyć, żebyś się szybciej ładował? Takie trochę. Jak to podniosę, to chyba już rip energia, nie? A czekać tyle, aż to się naładuje? Nie. To będzie się ładowało latami. Zastanawiam się, jak to zrobić. Iron na pewno by się dało kopiować, więc chyba potrzebuję prądu. A, tu wszystko pisze. Jezu. Potrzebuję dużo energii. Aktualnie wyciągam ten capacitor bank z tej maszyny i wkładam ją, żeby szybciej się naładowało. Bo chcę przetestować to, jak to dokładnie działa i co kopiuje i tak dalej. O, tego chyba nie było. Czyli chyba mamy wystarczająco energii, bo gdyby to zużywało 1,5 biliona, to trochę tak dużo by było. Może? Nawet nadal z idle. 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 Co można kopiować? Idle.
A może to było ten. Ładuj się szybciej. Poczekam tutaj i naładuję to. O ja. Już wiem też, co na pewno będę chciał z duplik. Z quadra. To nie jest duplikacja. Robi to cztery kopie. No dobra, to będę chciał po prostu zrobić na pewno to. A potem chaotic core będziemy chcieli na pewno duplikować, więc muszę mieć najpierw ten jeden draconic core, żeby właśnie to zduplikować, bo nie będę tego duplikował. Iridium myślę, że na razie też nie i zrobimy tak, że będziemy chcieli jak najszybciej zrobić creative capacitor bank. To jest po prostu chyba nasza pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić. Więc żeby to zrobić, potrzebujemy Chaotic Core'a, czyli potrzebujemy dużo tych właśnie i potrzebujemy Host Shard. Będziemy potem duplikować Chaotic Core, ale najpierw musimy go zdobyć, więc to jest większy problem, bo potrzebujemy Host Sharda. A jak wiecie, Host Shard jest w no tam bardzo złym miejscu. I będziemy musieli się przygotować na walkę z Chaos Dragonem. Niestety. Co tu jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy tu Elite Solar Panel. To nie wygląda na zbyt skomplikowane. Nie, nie jest. Nie, to jest ok. Potrzebujemy Quantum Solar Panel. To już jest skomplikowane. O, to będzie złe. Potrzebujemy Solar Generator. To jest easy. To jest też łatwe do zrobienia. Potrzebujemy Solar Panel 6. Czyli potrzebuję piątek, czwórek. Ciekawe, czy da się zduplikować. Jak już zrobimy szóstki, żeby wiecie. Na przykład zrobiłem Quantum Solar Panel i zduplikujemy to razy 4. Czy dałoby się? To jest easy. Czyli tak naprawdę problemem największym jest Chaotic Core. A czy lepiej będzie duplikować może to? Od razu. Chociaż nie wiem po co. Zobaczymy. Aktualnie chyba mi energia trochę 70%. Pójdę się przespać do łóżka, bo mamy solarkę. Więc zobaczcie, jak tutaj podłączyłem tu drugi kabel. Trochę szybciej idzie, mamy 837. Pójdziemy się przespać i będzie od razu dzień. Okej, więc mamy to naładowane. Teraz tak, musimy pójść i zobaczyć, czy to będzie działać, i potem będziemy mogli dalej planować. Następne kroki, jakie zrobimy po tym, bo to zużywa tak dużo energii, że musiałem wszystko wyłączyć w bazie, a jeszcze trwało to 5 Minecraftowych dni. Więc jeżeli wrzucimy tu Draconic Awakened Core, no to z tego co widzę działa. O tak. Tylko że to tyle energii zżera, że to jest po prostu nierealne. Aktualnie tylko to działa. Wszystko wyłączyłem. Void minery, dosłownie wszystko. O, fuck. No, to nie jest dobre miejsce. Jak tylko to zrobi, to ja to podniosę i zrobię specjalne pomieszczenie, gdzie będzie właśnie tylko to. Bo to nie jest fajne miejsce, chociaż z drugiej strony, no bo ja nie chcę, żeby to było podłączone do energii cały czas, dopóki nie będę miał lepszego generatora energii. Wow. No, fajnie. 4 z 1. Pięknie, a teraz to podniosę. I zobaczę, czy się energia zapisała. Tak, zapisała się. No dobra. Piękne urządzenie, powiem wam szczerze. Będziemy na pewno chaotic core'y tak duplikować. Tak samo Sunarium Alloy będzie potrzebne do choćby Ultimate Hybrid Solar Panel. A to się robi
No, 8 Iridium Reinforced Plate'ów to nie jest tania rzecz, więc pewnie będę chciał też duplikować Sunarium Alloy. Tworząc jeden, będę miał nieskończoną ilość. Jedynym warunkiem jest to, że muszę mieć generator energii dobry. No i będziemy właśnie planowali zrobić ten jako pierwszy Creative Capacitor Bank, żeby zasilić więcej energii. Więc musimy. Ciekawe, czy to się da zduplikować. Sprawdzimy później, ale to później, później. Więc muszę zrobić ogólnie parę rzeczy. Najbardziej się boję Quantum Solar Panel. To jest zło. Tutaj cztery Sunarium Aloje. Muszę zduplikować Sunarium Aloy na pewno. Ale to będzie tyle w tym odcinku. Więc mamy cztery Awakened Core. Bardzo miło mi. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie i pa pa!